Oczywiście, że wszystkim mówię wszystkiego najlepszego w tym nowym roku kalendarzowym, bo dla mnie nowy rok to jest 21 marzec i wtedy wiem, że to jest nowy rok. To jest wiosna, radosna i wtedy mogę się bawić i właściwie nasze życie rozpoczyna się od początku. Obojętnie w jakim znaku jesteśmy. Oczywiście, że od ascendentu, ale to jest ascendent nas wszystkich. A tutaj koziorożec, chleba i igrzysk, niech się bawią. I niech sobie robią, co chcą. Jeden dzień. Bo Saturn nad tym czuwa. Oczywiście, że możemy podjąć jakieś decyzje nasze, to co mówię w tydzień, miesiąc, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy wiedzieli, kiedy rozpocząć. To jest takie właśnie szachowanie naszą naturą, naszymi przyzwyczajeniami to jest psychologia tłumu, która jest najbardziej niebezpieczną psychologią, jaką się wykorzystuje dzisiaj. Dzisiaj się to wykorzystuje między innymi GMO, po to, żeby nas lekko oszołomić, żebyśmy byli oszołomami, bo tak jest łatwiej, żebyśmy na przykład wrócili do tego systemu 40-latka, że 40-latek, to pan tak długo żyje. No, a dlaczego nie? No, 40 lat minęło, jak jeden dzień. A dzisiaj, jak już się ma 80 parę i jeszcze się funkcjonuje, jeszcze za dziewczynami się człowiek ogląda, jako mężczyzna, a taka 80-latka, jak idzie, to nie jeden 20-latek by podszedł i w pupę wlepił i potem z tyłu liceum, z przodu muzeum, nie zawsze, oj, nie zawsze mam koleżanki, które trzymają formę i fantastyczną, chociażby taka koleżanka, która, z którą chodziłem do jednej klasy i była modelką, dzisiaj jest przepiękną kobietą nadal, jest moją rówieśniczką. Druga koleżanka, która chodzi do szkoły podstawowej, z którą chodziliśmy do szkoły podstawowej, która niedaleko mnie tutaj mieszka, zawsze była zachwycająca, jest nadal i trzeba przyznać, że nawet nie jeden młodzian by uległ jej urokowi, mający, przypuśćmy tam, lat 30. Ja znam też moich kolegów, którzy mieli, mając lat 30, mieli swoje wybranki o 10-15 lat starsze. I to były małżonki, gdzie mieli dzieci oczywiście. Przecież to takie małżeństwo z teatru. Nie powiem w jakiej miejscowości. Ale i to nie był jakiś tam, bo to teatr by się wydawało. Nie, nie, nie. Bardzo porządny teatr. Teatr dla dzieci. No i przecież to jest zupełnie normalne. No dzisiaj oczywiście, że są ewenementy, tak, ten pan we Francji na przykład. No ale cóż, to się nazywa, ja bym wyrzucił tą panią ze szkoły. Jako człowiek, który i na ogół taki nauczyciel powinien stracić kartę nauczyciela, kiedy podejmuje flirt ze swoim ucznia, obojętnie, czy mężczyzna, czy nauczycielka. Nie wolno. Przez wiele lat pracowałem jako nauczyciel, jako wychowawca i może podejrzewałem, na przykład, że z kimś tam flirtowałem. Nie, nieprawda, były to moje doskonałe znajome i on wiedział, na czym to polega, że ciągle przebywa w jakimś tam pokoju 69, jeżeli dobrze pamiętam. I było bardzo miło. A dlaczego? Dlatego, że mieliśmy o czym rozmawiać. A wszyscy wiedzieli, że tam jestem. No to dlaczego nie? Co? Do mnie miały przychodzić osoby? Nie. Więc
Byłem, jak to się mówi, zawsze w terenie. No i cóż z tego? No, przecież o Boże jedyny. Przecież na tym to polega. Jeżeli się jest wychowawcą, jeżeli się jest nauczycielem, trzeba trzymać jakiś fason. A jeżeli ktokolwiek pamięta, a pamięta do tej pory moje wychowanki i z niektórymi trzymam do tej pory wspaniałą sztamę i sztamę, takie dziwne słowo, powiedzmy, że przyjaźń, i zawsze rozmawiam z nimi jak z moimi przyjaciółkami, czy na przykład z moimi wychowankami, jako kolegami, czy też jeden skończył architekturę. I się cieszę, jestem dumny z tego, że zmusiłem go do tej architektury. I na tym to polega. I to jest tyle. No, ale wówczas jeszcze nie byłem astrologiem, a tylko kiepskim pedagogiem. Nazwijmy to tak. Dzisiaj bym chyba inaczej podchodził do niektórych spraw i bardziej z kosmosem miał więcej wspólnego, czyli z astrologią, a właściwie z niewiedzą królewską. Jak to woli. Wiedza jest wiedzą i trzeba ją szanować. Jeżeli się wie, to się wie, jak podążać w życiu na sam koniec. Do zobaczenia. Cześć.